Dzisiaj przygotuję wykwintne i przepyszne śniadanie. Zrobię tosty francuskie, cynamonowo-klonowe, z kremem fresh i pomarańczą. Zaczynam od przekrojenia pomarańczy. Środkowe plastry przekładam do naczynia. Następnie wyjmuję dokładnie cały miąższ z wanilii. Wsypuję 2 łyżki cukru pudru i dolewam 2 łyżki syropu klonowego. W drugim naczyniu mieszam 100 g masła z 2 łyżkami syropu klonowego, 2 szczyptami cynamonu i 1 całą laską wanilii. Wszystko dokładnie mieszam, aby masa stała się jednolita. Taką masą smaruję 4 kromki tostowego pieczywa i przekładam je na blachę z papierem do pieczenia. Tak przygotowaną blachę wkładam do piekarnika nagrzanego do 205 stopni Celsjusza na 8 minut. Na każdą kromkę wykładam 2 porządne łyżki creme fraiche, 2 plastry wcześniej zamarynowanej pomarańczy i grubo oblewam syropem klonowym. Spróbujcie tego, jest naprawdę obłędne. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. I do zobaczenia za tydzień.